Nie wiem, po co to robili. O matko, co ja mówię. No hej, tu P42 i może po tytule nie widać, ale witam was w piątym dwumiesięczniku filmowym. I dzisiejszy dwumiesięcznik jest troszkę inny, ponieważ przez te właśnie 2 miesiące, jakimi był wrzesień oraz październik, nie obejrzałem zbyt dużej ilości filmów, lecz jeden chciałbym omówić trochę bardziej. No, zresztą zaraz sami zobaczycie. Film, od którego zacznę, wzbudził we mnie z tych trzech najwięcej emocji, chociaż spoiler alert, nie były to dobre emocje. I mówię tutaj o Inferno z Tomem Hanksem i zanim przejdę do krytyki, chcę powiedzieć jakieś rzeczy na plus dla tego filmu. Rzecz na plus: zdjęcia, piękne plenery Florencji, Wenecji, Stambułu. No to na pewno dla kogoś, kto tam był, to jest coś naprawdę fajnego, dla kogoś, kto tam nie był, to są po prostu naprawdę ładne zdjęcia. Efekty specjalne. Może na obecne czasy nie jest to szczyt w ogóle techniki. Może i tak, ale na mnie wywarły one pozytywne wrażenie, ponieważ wpasowały się w klimat tego filmu naprawdę dobrze, więc te piekielne wizje, które mamy tak naprawdę tylko na początku, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę w tym filmie, no jako na coś pozytywnego. Teraz przechodzimy do krytyki. I dlaczego przechodzimy do krytyki? Jeden z powodów krytyki to będzie to, ale o tym później. Ale powód krytyki numer 1. I mam to zapisane pod hasłem, uwaga, mam to zapisane pod hasłem chaos. Dla mnie, jeżeli ktoś nie przeczytał tego, to Inferno jest filmem niesamowicie chaotycznym. Jest mnóstwo pominiętych faktów. Jest mnóstwo rzeczy, które sprawiłyby, że widz wie, na kogo patrzy, wie, jakie motywacje ma dany bohater, dla kogo pracuje, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi. I to, co zostało tutaj przedstawione na 500 stronach, jeżeli dobrze pamiętam, spojrzę nawet teraz, czy to było 500 stron, nie wiem czemu, no nieważne, ta książka jest włożona do góry nogami w tą walutę. 500 stron, to co tutaj było opisane na tych 500 stronach, daje obraz, który pozwala zrozumieć, kto, dlaczego, co robi, a w filmie jest to taki chaos. Następny minus to coś, na co wiele osób już, z tego co widziałem, zwróciło uwagę. Tutaj Tom Hanks jest taki inteligentny, tak szybko wpada na wszystkie odpowiedzi, wszystkie zagadki rozwiązuje tak. Najbardziej mnie rozbawiła scena Katrowasser. Ci, co czytali, będą wiedzieli, o co chodzi, ci, co oglądali, może skojarzą, chociaż w tym chaosie w ogóle tego filmu, gdzie wszystko leci jedno po drugim, to nie zwróciliście pewnie uwagi. Jest scena, kiedy bohaterowie otrzymują rząd liter, tak rozrzuconych losowo, i mają coś z tego ułożyć. Oczywiście Tom Hanks ma na tej karteczce wypisane te literki, wsiada do taksówki, czyta literki drugiej głównej bohaterce, no i ona po chwili, no przecież ser, katrowa, katrowaser, no oczywiście, wszystko takie oczywiste. A tutaj to im tyle zajęło i to jest naturalne w miarę, no a w filmie, wszystkiego się domyślimy od razu. Przechodzimy do tego, bo musicie zrozumieć jakby kontekst, o co w tym wszystkim chodzi. Ta książka, i to nie będzie spoiler, ma bardzo dobrze zrobione zakończenie. Zaskakujące, ani dobre, ani złe. Bardzo fajnie zrobione zakończenie. Co postanowili zrobić twórcy filmu? Zgadnijcie, dam wam 3 sekundy. Spłaszczyli zakończenie do najprostszego hollywoodskiego czy im się uda, ojej, już się chyba im nie uda. Uwaga, uwaga, spoiler, ci, którzy nie chcą wiedzieć, czy im się udało, to teraz włączcie dźwięk, jak złożę rękę, jak zrobię tak, to znaczy, że koniec spoilera. Tak, udało im się, po tej wielkiej walce, ojej, po prostu kto by się spodziewał, że będzie happy end i wszystkich uratują. No, koniec spoilera. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy czytać książkę, czy oglądać film, czy zrobić jedno i drugie? Chyba najlepiej zrobić jedno i drugie, żeby przeczytać to i zobaczyć, jak można zepsuć świetny, naprawdę rewelacyjny scenariusz na film. Ja nie mówię, że Inferno to jest arcydzieło literatury, ponieważ czytałem mnóstwo lepszych rzeczy i to w ogóle jakby to jest literatura popularna, więc no, jakby na to patrzeć. Chodzi mi o to, że można było z tego zrobić film, który osiągnie naprawdę duży sukces. Film, który będzie intrygował, film, który będzie zmuszał widza do myślenia, a może faktycznie jest trochę zbyt dużo ludzi na tej planecie, nie? A może tam Zobrist miał rację, a może coś tamten. Zmusza. Film nie zmusza. Z fajnej książki zrobić coś tak złego, ale bo wiecie, to, że tutaj druga główna bohaterka, że tak powiem, Siena, ma blond włosy, a w filmie ma czarne włosy, spoko. Nie wiem, po co to robili, ale tutaj jest wyjaśnione, co w przeszłości Sienny się działo, co wpłynęło na jej zachowania, co ukształtowało jej charakter i o co chodzi tak naprawdę z tymi włosami. A w filmie po co? Zróbmy plot twist taki, bo coś tam, jakieś tam dziadowskie wytłumaczenie, dlaczego ona zrobiła tak, a nie inaczej. O matko, znaczy to jest sztuka. Ja rozumiem, że to ma 500 stron i to się czyta załóżmy 5 dni, ale film ma tam 2 godziny i to... Nie! Zmienić zakończenie na takie, jakie było w książce, to było dodatkowe 5-10 minut do filmu, które sprawiłoby, że ten film osiągnąłby sukces. Ale jak ktoś nie chciał, jak ktoś chciał zrobić coś, co na kurczę jakichś Rotten Tomatoes i w ogóle Metacriticach będzie dostawało najniższe noty, żeby ci, którzy się na to wybierali i czekali na to pół roku, żeby ci, którzy czekali na to pół roku, pomyśleli sobie, och kurczę, czekałem pół roku, a tu takie dziadostwo. Ale i tak się wybiorę, ponieważ mam sentyment do autora i do serii filmów. Wybiorę się, co tam. Dobra, starczy mnie zdenerwowanego na dziś. Przechodzimy do następnego filmu, czyli Ostatnia Rodzina. I ten film... Od czego by tu zacząć? Czy sprostał moim oczekiwaniom? Nie. Czy jest to dobry film? Tak. A teraz wyjaśnię wszystko, co powiedziałem. Jeżeli ktoś widział zwiastun Ostatniej Rodziny, od razu pozdrowię, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Tu czytam. Świetny kanał książkowy, swoją drogą, polecam. Tu czytam, mówiły o tym, że dynamika, która jest w zwiastunie, w filmie tego nie ma totalnie. Ponieważ w zwiastunie mamy oczywiście w tle muzykę Night in White Satin i to daje temu takiego klimatu. Mamy jakąś scenkę śmieszną, mamy scenkę smutną i tak wszystko wymieszane. I to, co dostajemy w filmie, to dla mnie jest zwiastun rozciągnięty na 2 godziny. Jeżeli to, co w tej chwili powiedziałem, jest wielką obrazą dla filmu, to przepraszam, ponieważ nie jest to zły film. Oglądajcie dalej. Co wam chcę o nim jeszcze powiedzieć? To jest zarzut do filmu techniczny i to też po prostu, jeżeli się jeszcze nie wybraliście, a się wybieracie, trzeba co nieco o Beksińskich trochę wiedzieć, żeby ten film odbierać trochę bardziej niż mniej, ponieważ to nie jest film, z którego się dowiecie historii Beksińskich, tylko zobaczycie ją rewelacyjnie odegraną przez rewelacyjnych aktorów, którzy grają rewelacyjnie. O, już wiecie, dlaczego ten film jest dobry. Rewelacyjna gra aktorska. Ale mimo wszystko, co się dzieje z Tomkiem Beksińskim, co się dzieje ze Zbigniewem Beksińskim, co się w ogóle dzieje w tej rodzinie, to jest wyrwany fragment ich życia, tej drugiej, o matko, jak to zabrzmi, tej drugiej części ich życia, tej ostatniej części ich życia, o matko, co ja mówię, ale chodzi mi o to, że naprawdę bez przeczytania czegoś sobie na Wikipedii, chociaż tak jak ja to zrobiłem przed seansem, nie wiem, na przykład kto, z jakiego powodu zmarł, to naprawdę wam pomoże. Więc to jest ode mnie zarzut dla filmu, no ale taka była konwencja, spoko, ja się nie będę kłócił, tylko po prostu ostrzegam tych, którzy mieliby iść. I coś, co mnie tak mega uderzyło. Ten film jest bardzo muzyczny, co mi się podoba. Jest muzyka z tych lat, w których on tam się dzieje i to naprawdę buduje super klimat. Aha, jeszcze coś powiem wam o klimacie. To buduje super klimat, ale na sam koniec, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na takie spoilery formy, nie a propos treści filmu, to znowu zrobię ten trik, że jak zamknę 5, to znaczy, że koniec spoilera. Przy literach jest muzyka, to jest pieśń Syreny, to się chyba jakoś nazywa, muzyka z filmu Nostalgia Anioła, The Lovely Bones, jeżeli dobrze pamiętam, która dla mnie tam tak totalnie nie pasuje, biorąc pod uwagę to, co gra nam przez cały film, to ta końcówka jest taka, nie wiem skąd, jeżeli oglądaliście, to piszcie, co wy o tym sądzicie, bo mi od razu w głowie stanęła ta scena z Nostalgia Anioła, ta sama końcówka. Swoją drogą lubię ten film Nostalgia Anioła. No i to wszystko, co się tam działa, to fantastyka. No to tutaj mi tak nie do końca pasowało. Dobra, koniec spoilera formy. Ostatnia rzecz, którą wam powiem. A czy się wybierać? Tak, wybierzcie się koniecznie, żebyście wyrobili sobie własne zdanie o takim kinie już no trochę, zdecydowanie bardziej ambitnym niż to, co mi się na przykład zdarza oglądać w kinie normalnie. Ostatnia rzecz, która mi się podobała. Wstawki z kamery. To, że Zbigniew Beksiński cały czas chodzi z kamerą i kręci takie rzeczy, których no naprawdę nie powinien kręcić. Ze względu na to się wybierzcie, żebyście zobaczyli, jak on kręci i jaki on w ogóle ma chłodny stosunek do tej rodziny, ale trudno mi to zrozumieć właśnie bez tego kontekstu książki, muszę po prostu przeczytać książkę. I na sam koniec, no nieważne, idźcie do kina, to dowiecie się, o co chodzi z tą kamerą. Trzeci i ostatni film, o którym opowiem wam najmniej, to Brzezina Andrzeja Wajdy. I tak jak oglądałem ten film, to im więcej czasu mija od tego, jak go skończyłem, tym bardziej pozytywne mam o nim zdanie, ponieważ oglądałem go w szkole. I dokończcie sobie sami, jak ogląda się takie no w miarę ambitne filmy w szkole, i to jeszcze stare, gdzie aktorzy grali tak trochę dziwnie. Oczywiście mi też się to w pewnym sensie udzielało, ale jakby powszechna wesołość wpłynęła na mój odbiór tego filmu jako na coś takiego dziwnego, w ogóle o co chodzi. Ale im dłużej zacząłem się nad nim zastanawiać, czytać też trochę o tym filmie, analizować historię, no tym bardziej zacząłem go doceniać, tą historię doceniać. Mimo że, tak jak możecie widzieć z mojego podsumowania października, nie przepadam za Jarosławem Iwaszkiewiczem, który napisał Panny z Wilka, które dołączyły do listy moich mniej lubianych lektur, tak Brzezina fabularnie jest o wiele lepsza. Nie wiem jak to jest pod kątem opowiadania, bo może dużo tutaj zdziałał Wajda. Ale no właśnie, to co zdziałał sam Wajda, czyli nawiązania do obrazów Malczewskiego, to jest coś fajnego. To za to propsy plus. Swoją drogą, no też tak się złożyło z tym oglądaniem. Nie wiem, czy najpierw Wajda zmarł, czy najpierw oglądaliśmy Brzezinę. Ale mam nadzieję, że taki swój prywatny hołd wyraziłem oglądając ten film. I naprawdę, im dłużej się nad nim zastanawiałem, tym bardziej on mi się podobał. A właśnie, jeszcze jak się dowiedziałem, że część scen tam była improwizowana, bo w Brzezinie oryginalnej za dużo nie ma dialogów, no to to zaczęło mi się w ogóle kleić. Dlaczego oni się tak dziwnie zachowują, ci bohaterowie, momentami. Bardzo mi się, chyba najbardziej z tego filmu, podoba mi się scena, czy jeżeli opowiadam o Brzezinie, i mówię zakończenie, to jest spoiler, biorąc pod uwagę, że to jest taka klasyka. Chodzi mi o ostatnią scenę ze Stanisławem, mam nadzieję, że nie mylę. Chodzi mi o tego chorego brata i ostatnia z nim scena i ten las brzozowy, to jest ładne. I ta piosenka w tle, to mi się podobało. No, ale znaczy, jeżeli ktoś miałby to oglądać sam z siebie, to musi się przygotować na coś faktycznie nietypowego. No, ale film wywarł na mnie, nie oceniłem go oczywiście na żadnym filmie ani nic, no bo mam wrażenie, że nie do końca jestem do tego zdolny, ale no tak jak teraz się nad nim zastanawiam, to ten film mi się w sumie podobał, chociaż w momencie oglądania to takie miałem, czemu oni się tak dziwnie zachowują, czemu oni tak dziwnie mówią, czemu to wszystko się wydaje jakieś takie dziwnie sztuczne, no ale potem zaczęło to mieć sens. Więc to tyle w 5. dwumiesięczniku filmowym na moim kanale. Mam nadzieję, że jakoś się bardzo nie rozgadałem, chociaż jak wy to oglądacie, to widzicie ile trwa film. Przepraszam za to jęczenie na Inferno, przepraszam za to rozciąganie gadania o Ostatniej Rodzinie. Do wszystkich 3 filmów was zachęcam, ale z tym wszystkim w głowie, co wam powiedziałem. Jeżeli coś fajnego przez te 2 miesiące, wrzesień oraz październik, oglądaliście, to koniecznie podzielcie się tym ze mną w komentarzu. Jeżeli ten film wam się podobał, łapka w górę byłaby czymś naprawdę fajnym. Więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się za 2 miesiące, cześć!